Zrozum swoją mamę. Wiem, że to trudne, bo popełniła błąd. Błąd dość poważny. To był impuls, ale wszyscy popełniamy błędy. To był wypadek, ale to nie znaczy, że przestała cię kochać. Ona oddałaby życie za ciebie. Człowiek powinien umieć przebaczać i zrozumieć. Błagam cię, kochaj ją i zrozum ją. To wszystko, co proszę. A teraz wychodzę. Do zobaczenia. Kiedy przyjdzie sędzia? Czekam już pół godziny. Pewnie ma inne sprawy. Musimy być cierpliwi. O co jeszcze może mnie pytać? Musisz powiedzieć mu dokładnie to, co powiedziałaś mi. To, co się wydarzyło. Pamiętaj, to był wypadek. Na ile lat mnie skażą? Nie potrafię powiedzieć. Powiedz. Maksymalna kara to 30 lat. Nie martw się. Postaram się wywalczyć minimalną karę. Bądź silna i zaufaj mi. Z Ricardem, proszę. Nie ma go. Kto mówi? Poznałam cię po głosie, głupia babo. Muszę się jej pozbyć. Muszę ją doprowadzić do zawału. Chciałam z panią porozmawiać. Leandra... Nie mam ochoty rozmawiać z tobą, czy kimkolwiek. Jeśli to sprawa domowa, załatwię ją sama. Chodzi o mnie. W tym domu wydarzyły się paskudne rzeczy. Chcę odejść. Nie możesz, bo będziesz zeznawać. Ja już zeznawałam przeciwko temu chłopcu. Ale on nie jest zabójcą, tylko ktoś inny. Daj mi moje 2 miliony, to wyjadę do dzieci i swojej córki. Dam ci pieniądze, kiedy uznam, że tak trzeba. W tym domu robię, co chcę. Jestem do wszystkiego zdolna. Także uważaj. Milcz. Co miała na myśli, mówiąc, że jest do wszystkiego zdolna? Może nie chce mi dać pieniędzy. Nigdy ci nie zapłaci. W życiu nie zobaczysz tych pieniędzy. Jestem twoją mamą. Jestem twoją prawdziwą mamą. Wszystkie poza panią. Jestem twoją mamą. Jak mogła mi pani oddać? Wyjaśnię ci. Nie ma co. Musisz się dowiedzieć, jak trafiłeś do Lupe. Ja cię nie porzuciłam. Nie chcę pani słuchać. Wybaczyć ci? Nigdy cię nie zaakceptowałem. Wolałbym nie wiedzieć, że jesteś moją prawdziwą mamą.
Powiedz mi, jak ci poszło z tatą? Weronika nie wzbudza mojego zaufania. Zostanie żoną twojego ojca. Musisz ją zaakceptować. A moja... A Marina? Jest morderczynią. Każda byłaby lepsza od niej. Wybacz, ale to prawda. Jest twoją mamą, ale musisz o niej zapomnieć. Lepiej przyjmij to, co ci proponuje pan profesor. Postanowił ożenić się z Weroniką. Pogódź się z tym. Oszukała cię. Nie da ci pieniędzy. Masz prawo iść na policję i powiedzieć im prawdę. Oni wiedzą, że kłamałaś. Nie musisz być lojalna w stosunku do Weroniki. Boję się. Dojdzie do popełnienia niesprawiedliwości. Tylko ty możesz udowodnić, że Marina i Chuy są niewinni. Jeśli Weronika mnie nakryje, sama powiedz o tym policji. Tobie nic nie zrobi. Weronika mi grozi. Zabije mnie tak jak wujka Joaquina i jak zabiła... Weronika ma rację. Zaczynasz wariować. Nie. Boję się, bo wiem, że mnie zabije. Dzień dobry. Pani Marina Alarcón, proszę wstać. Została pani uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia. Za zabicie Laury Saldívar skazuje panią Przewieziemy panią do więzienia dla kobiet. Czekałeś na mój telefon? Nie. Jesteś w złym humorze. Czego chcesz? Dokąd ci przesłać pieniądze na mecenasa Gaitana? Nie chcę niczego od Ricarda. Nie nalegaj, bo się pokłócimy. Nic z tego. Jesteś moim jedynym wspólnikiem. Nie chcę, żebyśmy się poróżnili. Nie mam ochoty na słowne gierki. Pomówmy poważnie. Pieniądze nie są od Ricarda, tylko ode mnie. Potrzebujesz ich. Nie obchodzi mnie, czyje one są. Nie chcę ich. Bierz je, bo oboje pragniemy tego samego. Bierz pieniądze i wyjedź ze swoją panią. Za nic nie wezmę tych pieniędzy. Wolałbym żebrać. Nigdy w życiu nie zbierzesz takiej kwoty, żebrząc. Lepiej przyjąć pieniądze, niż żebrać. Daj mi spokój. Jesteśmy wspólnikami. Byliśmy razem na dobre i na złe. Jesteśmy siebie warci. Mam dość twoich propozycji. Porozmawiaj z Ricardem. Niech już się nie martwi o Marinę i niech o niej zapomni.